dzisiaj nie można grać na rynku energetycznym w Europie bez poważnego traktowania kwestii transformacji energetycznej i dekarbonizacji. I to mówimy zarówno o wymiarze takim najbardziej podstawowym, czyli strategii rozwoju spółki energetycznej, kwestii być albo nie być po 2030 roku dla podmiotów działających na rynku energetycznym w Europie, to znaczy jeżeli spółki nie traktują poważnie dekarbonizacji, no to w gruncie rzeczy nie traktują siebie poważnie z perspektywy długoterminowej. Ale w wymiarze wizerunkowym oczywiście to też jest dzisiaj bardzo istotny element, ale nawet nie taki nie mało namacalny jak ten wizerunek. To jest istotny element, czyli strategia dekarbonizacji i konkretne plany dekarbonizacyjne, jeśli chodzi o relacje z partnerami biznesowymi w Europie dzisiaj, ale też z rynkami finansowymi. I to widzimy w grupie Orlen bardzo wyraźnie w ciągu ostatnich kilku lat i za każdym razem, jeżeli rozmawiamy z inwestorami, to bardzo wyraźnie pokazujemy, że strategia dekarbonizacji, strategia ograniczania emisji jest fundamentalną częścią strategii biznesowej grupy Orlen.